jest telewizja w Polsce.pl. Ja się nazywam Piotr Barełkowski, a ze mną w studio pan Marek Grabowski, Fundacja Mamy i Taty. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Jeżeli pan Grabowski, jeżeli pan prezes, no to sprawa rodziny, to sprawa różnych aspektów funkcjonowania rodziców, dzieci. Tym się zajmuje pana fundacja. I stąd pytanie. W naszej przestrzeni publicznej ostatnio pojawiają się postulaty, pojawiają się różne pomysły, takie oto, że mogą istnieć małżeństwa LGBT, mogą istnieć małżeństwa, gdzie osoby homoseksualne, osoby o różnych odcieniach tej homoseksualności, no także LGBT z całej tej barwy dziwności ludzkiego życia seksualnego, że takie pary mogą być dobrymi wychowawcami dzieci. Z tego wynikają różne postulaty prawne, żeby oni mogli dzieci adoptować na przykład. Tego na szczęście w Polsce się na razie nie proponuje, ale takie postulaty wiszą w powietrzu. Panie prezesie, czy rodzice LGBT są w świetle statystyk dobrymi wychowawcami dzieci? Przede wszystkim dobrze byłoby się zastanowić, ile w ogóle dzieci jest wychowywanych przez osoby o orientacji seksualnej inna niż heteroseksualna, bo te dane, które podawają środowiska LGBTQIA+, one są, mam wrażenie, wyssane z palca. Znaczy, nie ma tak naprawdę do tej pory żadnych rzetelnych informacji, jak to wygląda. No chyba najbardziej znanym rodzicem homoseksualnym jest Elton John ze swoim partnerem, no, ten słynny piosenkarz, i on wychowuje dzieci w takim właśnie związku. No ale mówimy o Polsce, tak? No tak, i trzymając się tutaj Polski, rzeczywiście dobrze byłoby zobaczyć, jak faktycznie wyglądają te statystyki. My stoimy na stanowisku popartym badaniami, iż najlepszym środowiskiem dla wychowania dzieci jest środowisko mamy i taty, gdzie mama jest kobietą, a tata jest mężczyzną. No ale jakie tu mamy argumenty w tej sprawie? Proszę powiedzieć, jak przekonać tych ludzi wysuwających takie postulaty, że to właśnie ojciec i matka są najlepszymi rodzicami? Znaczy, patrząc też na badania, tak naprawdę również ta społeczność LGBT, nie mówię o działaczach, ale mówię o jakby no po prostu osobach o tego typu skłonnościach, tak naprawdę wcale nie chce mieć dzieci. I gdy spojrzymy na przykład, jednak na chwilkę rzeczywiście może przeskoczmy do Stanów Zjednoczonych, na to, ile zawieranych, legalizowanych jest związków jednopłciowych w porównaniu ze związkami klasycznymi, no to są promile, i to są promile nawet w tych dzielnicach gejowskich. Więc tak naprawdę w praktyce osoby te nie zawierają tego typu związków i wcale do końca nie chcą mieć dzieci. Natomiast to, co pojawia się na sztandarach, no to są pewne postulaty działaczy i pewne postulaty radykalnej lewicy. Ja myślę, że tutaj musimy to dosyć jasno sobie powiedzieć. I myślę, że jeśli chodzi o działaczy, my ich nie przekonamy. Zresztą podobnie jak oni nie przekonają nas do swoich jego poglądu. Natomiast warto uczulić naszych widzów właśnie, jakie są argumenty przeciwko, czyli jakie są argumenty za klasyczną rodziną. Dziecko wychowane w klasycznej rodzinie zdobywa wiedzę, nasiąka tym, jak wyglądają postawy ojca i matki, które jednak są różne. Wychowanie przez dwie mamy czy dwóch tatów jest jednak no, czymś zupełnie innym niż pełna paleta różnorodności, którą daje właśnie to wychowanie w klasycznej rodzinie. Jak to się odbija na psychice dziecka, jeśli brak mu pierwiastka żeńskiego lub brak mu pierwiastka męskiego w rodzinie, tej najbliższej? Na pewno to wychowanie nie jest pełne. Oczywiście były i w naszej historii dużo jest przykładów tego, gdzie dzieci po prostu musiały być tak wychowywane, ponieważ na przykład mężczyźni ginęli na wojnach, wiadomo, byli zsyłani w różne miejsca. Natomiast jednak cały czas ten obraz ojca, nawet nieobecnego, on w życiu rodziny funkcjonował w pewnym przekazie, w pewnej tradycji. No tutaj tego już
nie mamy. Dlatego na przykład obecnie na Zachodzie powstaje taki nurt i zastanawiamy się razem z kilkoma organizacjami, czy być może nie warto przygotować takiej publikacji. Nurt dzieci, które były wychowywane właśnie przez pary jednopłciowe, a na przykład założyły fundacje sprzeciwiające się możliwości tego typu manipulacji na żywym organizmie. No bo czy to jest dla dziecka dobre, prawda, że wychowują ją je rodzice jednej płci i jak ono potem ma się socjalizować? To musi, moim zdaniem, ja rozumiem, że są też na to badania, musi jakoś upośledzać jego postrzeganie świata, jego możliwości socjalizowania się właśnie w różnych środowiskach. To musi upośledzać jego postawy w przyszłości i ograniczać w tym sensie. Tak, no jak wspominałem, mam jakby ograniczony czas, ale badania jasno pokazują. Najlepszym środowiskiem środowisko małżeńskie mamy i taty. Później mówimy o w drugiej kolejności o związkach, gdzie dzieci wychowują się, nazwijmy to, w konkubinatach. Następnie mówimy o wdowieństwie, bo chociaż ojciec czy mama nie są obecne, ale jednak są, można powiedzieć, no gdzieś obecne w pewnej narracji rodzinnej. No i później mamy wszelkie inne typy związków. No i w tym też sytuacje, w których no dziecko jednak żyje w rodzinie, która się rozpadła, bo to o tym też musimy gdzieś tam pamiętać. Jak mówię, ciągle nie pojawiają się takie wyraźne postulaty w żadnych, nawet najbardziej radykalnych środowiskach, takie postulaty formalne, tak jak w przypadku aborcji na przykład i rozróżnienia prawa w tej materii. Nie pojawiają się postulaty legalizacji małżeństw i adopcji przede wszystkim. Ale tu, panie redaktorze, wejdę w słowo. Musimy mieć bardzo jasną świadomość, że małżeństwo jako akt prawny zawsze wiąże się z możliwością adopcji. Czyli jeżeli dopuścimy, to będzie automat. To jest jakby automat, bo były już przykłady innych krajów, które jakby to przeszły. I tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo jasno daje wytyczne, iż jeżeli mamy pewien typ związku i powiedzmy rozszerzamy pewne przywileje związane właśnie na przykład z małżeństwem na inne niż klasyczne związki, no to z automatu wchodzimy w adopcję. Także nie dajmy się oszukać. To nie jest tak, że to jest... Ja autentycznie, automatycznie damy też całą rękę. Tak. Mówiąc znaczy obrazowo. Dajemy cały pakiet, co też oznacza na przykład kwestie związane z edukacją w szkole, z tym, iż w zasadzie nie będzie możliwe powiedzenie, że pewien typ związku jest lepszy niż inny, no bo wszystkie te związki będą takie same. Tutaj na przykład ciekawa była dyskusja w Niemczech, gdzie finalnie jakby Niemcy zdecydowali się na zrównanie związków homoseksualnych z klasycznymi rodzinami, ale tam jednym z argumentów przeciwników wcale nie była kwestia obyczajowa. Tam był taki bardzo pragmatyczny argument, iż jeżeli zdemontujemy klasyczne małżeństwo, to na przykład będzie mogło oznaczać, że wkrótce można żądać wprowadzenia związków trzyosobowych, czteroosobowych, no bo skoro już mamy pewną formę jakby naruszoną, no to można iść dalej. No oczywiście, i w kolejce stoją pedofile, a jeszcze dalej zwierzątka, no bo gdzieś na razie miękko, ale i takie postulaty w na razie dość egzotyczne, no na razie może nie wchodzi, ale istniejących gremiach się pojawiają. Dobrze, pana środowisko wyrosło z takiego buntu przeciwko ograniczaniu praw ojca. I proszę mi powiedzieć, co się w tej materii dzieje. Czy prawa ojców w Polsce ciągle są słabsze, ciągle są za małe? Czy ciągle jest tak, że dziecko przede wszystkim w pierwszej kolejności bez względu na wszystko wędruje do matki? Czy tu się trochę zmienia? Jak wygląda dziś orzecznictwo? Krótko mówiąc, ja chcę o to zapytać, co się panu udało zrobić przez te kilka lat? Tak, znaczy my może przede wszystkim wyrośliśmy z buntu przeciwko rozpadowi rodziny, bo rozpad małżeństwa, rozpad rodziny jest faktycznie jednym z większych problemów społecznych i faktycznie jakby
jakby kolejną konsekwencją tego rozpadu są właśnie problemy ojców, problemy tych środowisk. To, co nam się udało, no, z czego jestem naprawdę nad wyraz dumny ze swoimi współpracownikami, ale również z organizacjami, które nas poparły, bo poparło nas ponad 16 organizacji, to jest przeforsowanie polityki family mainstreaming i uznanie tejże polityki jako oficjalnej polityki polskiego rządu. Oczywiście od pewnej generalnej deklaracji. Może pan rozszyfrować tą nazwę właśnie, i o co polityka chodzi? Family mainstreaming oznacza politykę rodzinnocentryczną, co tak naprawdę ma oznaczać, iż każda instytucja ma w tym swoim zogniskowaniu patrzeć przede wszystkim na dobro rodziny i patrzeć na to, żeby rodziny były właśnie stabilne, żeby były mocne, żeby unikać pewnych sytuacji też, które doprowadzają do rozpadu tychże rodzin. Czyli jak mówi urzędnik stanu cywilnego, podstawową komórką społeczną, żeby były rodziny, tą, jest, wokół których buduje się podstawowe jest to inne. Może takie trochę wyświechtane faktycznie określenie, ale jak wskazują socjologowie, psycholodzy, no, mimo wszystko faktycznie rodzina jest tym pierwszym miejscem, gdzie internalizujemy pewne wartości, gdzie zdobywamy pewne umiejętności i gdzie no albo właśnie, że tak powiem, wychowamy się w etosie pewnych wartości, albo być może antywartości. A jak to jest? Pamiętamy film Sara i słynną walkę ojca o swoje prawa. On chciał mieć dziecko. Wiadomo, że kobietom zawsze są do orzekania, tak jak już powiedziałem, w pierwszej kolejności się te dzieci przyznaje. Czy coś się w tej materii zmieniło? Czy ta statystyka przyznawania ze względu na przede wszystkim dobro dziecka, a nie płeć rodzica, zmieniła się w ostatnich latach? W ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało, zresztą zainspirowane między innymi naszymi postulatami, pakiet kilku naszym zdaniem pozytywnych zmian w obszarze prawa rodzinnego. One jeszcze gdzieś podlegają dyskusjom społecznym, ale mam nadzieję, że już w 2019 roku w pełni zostaną uruchomione. I tam zaproponowano, zasugerowano, aby w większym stopniu na przykład wdrażać opiekę naprzemienną, czyli żeby dziecko było wychowywane przez ojca i przez mamę. My uważamy, że ta opieka naprzemienna może nie w każdym przypadku zdaje, jakby daje radę, tak? To nie zawsze się udaje, więc tutaj wymaga to pewnego rozsądku również od sędziów rodzinnych, a do orzecznictwa, ale wydaje się, że jest to jest jakiś kompromis. Jest to jakiś kompromis, jest to jednak jakiś krok naprzód. I ostatnie pytanie, czy ciągle jest tak, że sędziny, że panie sędzie, które orzekają, bo są solidarne ze swoimi, no powiedzmy, podopiecznymi, że są solidarne właśnie z kobietami, a nie z mężczyznami, no niestety te statystyki orzecznictwa no zachwiewają nimi i powodują, że bardziej się jednak w stronę kobiet bierze. Częściej rzeczywiście opieka jest przyznawana kobietom, ale ja mam wrażenie, że to nie jest kwestia pewnej solidarności płci. Mam takie głębokie poczucie i wskazują na to nasze analizy, iż tak naprawdę po prostu te sprawy toczą się za szybko, zbyt pochopnie. Marek Grabowski, Fundacja Mamy i Taty, Piotr Barełkowski. Dziękuję państwu za uwagę. Zostańcie dalej z telewizją w Polsce.pl. Przed nami wieczór. Bardzo dziękuję.